Tytuł kursu: elementy sprzedaży towarów. Moduł: realizacja zamówień klientów. Temat: realizacja zamówień w sklepie internetowym. Prowadzenie sklepu internetowego nie jest proste. Jest to sklep jak każdy inny. Jego prowadzenie wiąże się z takimi samymi obowiązkami jak prowadzenie sklepu tradycyjnego. Sprzedawca nie ma jednak bezpośredniego kontaktu z klientem. Komunikacja odbywa się za pomocą internetu lub telefonu. Zaletą prowadzenia takiej formy sprzedaży jest sprzedaż przez 24 godziny na dobę, bez konieczności obsługi klienta przez sprzedawcę. Klient nie musi wychodzić z domu, aby dokonać zakupów. Ceny towarów są zwykle niższe niż w sklepie tradycyjnym. Jest to związane z tym, że nie ponosimy kosztów związanych z prowadzeniem sklepu i zatrudnieniem sprzedawców. Klient robi zakupy w sklepie, wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku do koszyka. Po wybraniu wszystkich towarów klient akceptuje dokonanie wyboru przez kliknięcie przycisku złóż zamówienie. Klient podaje swoje dane teleadresowe, wybiera sposób zapłaty, określa sposób dostawy, a następnie akceptuje zamówienie, co wiąże się ze złożeniem oświadczenia woli, zawarta więc zostaje umowa sprzedaży. Klient zapłaci za towary przy odbiorze. Od tego momentu rozpoczyna się realizacja zamówienia. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, które musi potwierdzić. Po potwierdzeniu zamówienia pracownik sklepu rozpoczyna realizację zamówienia. Sprzedawca gromadzi zamówione pozycje. Wystawia dokument potwierdzający sprzedaż, taki jak paragon czy fakturę. Następnym krokiem jest pakowanie towaru i adresowanie. Klient wybrał zapłatę przy odbiorze i wysyłkę za pośrednictwem poczty. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.